No cześć, dzień dobry, witam, tutaj znowu Hanta i kolejny odcineczek z Hollow Knighta, aż się to rymuje. Dobra, no będziemy musieli teraz, bo jesteśmy w mieście West, znowu mamy miejsce, w którym no nie mamy mapy, kolejne, na prawo od grzybowych pustkowi. Tam nie skończyliśmy wszystkiego, nie skończyliśmy tej wioski modliszek i stwierdziłem, że bardzo też będzie istotnym, ale to będzie następna rzecz, którą zrobimy. Będzie istotnym kupienie sobie markerów, nawet może i ze dwóch kolorów, ale na początek przynajmniej... Fakt, są kolce u góry, fajnie. Przynajmniej jeden na początek. Oh, shit, nie tak? Fakt, wracaj. Przynajmniej jednego markera albo dwóch na początek. Po to, żeby oznaczać miejsca, w których faktycznie coś było, ale nie poszedłem dalej. I tutaj na przykład, jak wracałem się po ostatnim odcinku, to tutaj zauważyłem, że jest jeszcze platforma i można wyżej gdzieś tam też podskoczyć. No ty gnojku, ty. No serio? Jak mi tu będziecie robić? Chodźcie tu. Jaki kurde uciekacz normalnie, nie? No co jest? Dobra. Ten nie żyje. Tu sobie weźmiemy... Czy mi SMS-y se przechodzą? Nie. Chyba ani, bo tutaj nic nie widzę u siebie. Nie. To dobrze. Czy SMS? No, wiadomości, nieważne. Okej. Chyba gdzieś spadł. Nieważne. No, więc tak jak mówię, tutaj widziałem, że są jakieś platformy, można sobie skakać dalej. I coś tu na pewno gdzieś ciekawego będzie. Okej, tutaj widzę chyba jakiś artefakt, albo no jakąś znajdźkę, coś na pewno. Pieczęć Hollowness, tylko niestety. Znaczy niestety, albo... Fuck! Co za gnojki te latające, no. Patrzcie, co on mi robi. Ani razu go nie udało mi się trafić, trochę ze mnie ameba. No ale dobra, spróbujemy to zrobić jeszcze raz. W takim układzie. Czekajcie, bo się zastanawiam. Tu jest ławeczka. Dobrze, ja zaskoczyłem. Aha, dobra, to jest lokacja niżej. No właśnie, bez mapy to jest ciężko niekiedy. No, więc będę musiał sobie po prostu oznaczać faktycznie miejsca, w których wiem, że coś jest, ale inaczej leżało będzie tam wrócić, ale no jakby na tym etapie tam nie poszedłem z jakiegoś powodu, chociażby to całe gniazdo modliszek, znaczy wioskę. Tak, wioskę modliszek, gdzie nie poszedłem, znaczy nie skończyłem tak naprawdę tej wioski. Ty gnojku. Najpierw tych latających się zazwyczaj od dołu atakuje, ale bywa tak naprawdę różnie, jeżeli chodzi o możliwość. Okej. Komarze, nie widziałem cię. Czy ja kiedykolwiek dojdę tam, gdzie chciałbym dojść? Może być to ciężkie. No tutaj jest jakaś inna, następna lokacja. Na razie jeszcze tam nie szliśmy. Chciałbym skończyć na razie tą, w której jestem. Czyli przejść tymi platformami tam na prawą stronę i zobaczyć, co tam jeszcze się kryje. Ale słyszę taki specyficzny dźwięk. Zamiast wziąć, zaatakować wroga, to lepiej się w niego wpakować, nie? A, wiem, ten charakterystyczny dźwięk, to jest moja dusza, no właśnie. I tak stwierdziłem, czemu słyszę swoją duszę? Przecież... No przecież zginąłem przed chwilą. Jakoś mam dzisiaj amebę w głowie, widzę, bo nie mogę sobie z niczym poradzić. Ale to nic. Okej, tutaj więcej widzę, nic nie ma. Więc wracamy tu. A i tutaj mamy jakieś otwarte, wielkie drzwi. A, super. Dobra, musimy po prostu nie iść za nim, tylko robić o właśnie coś takiego. Dobra, zabity, uleczmy się. Okej, to zejście znowu gdzieś w dół. Następna winda. Tutaj to można było tylko rozwalić. A gdzie pojedziemy w górę? Tu nigdzie, a tu.
To jest następny. Serio? Dobra. Jeszcze następnych jakichś słyszę. Tu jest jeden jeszcze. Czy jestem go w stanie zaatakować? Jest! Przez podłogę. Tylko trzeba idealnie tam, gdzie stoi. No właśnie. No tak, bo on się nie porusza, on nie szarżuje, bo mnie nie widzi. I chyba słyszę gdzieś robaczkę, tak mi się wydaje. O, szlak. Zazwyczaj te latające nie mogą pionowo w dół atakować. No wiecie co? Włóczniami, kurde, rzuca niebezpiecznie. Zrobimy to... O, właśnie, w ten sposób. Tu nic nie ma. No, brzmi jak robaczki, ale jakby był więcej niż jeden. Kurczę, co jest? Tu zamknięte przejścia i następna lokacja w górę. Ale tu mi się wydawało, że gdzieś było przejście jeszcze. Czy nie? Nie, chyba nie. Bo tu jest jeszcze pomieszczenie nad nami. Tu można jeszcze wyżej przejechać. Tu nie przejdziemy. Czekajcie. Okej, tu jest przeciwnik, którego nie widzę, ale mogę go bić. To fajnie, tylko że o... Jest, zabiłem jakiegoś przeciwnika, chociaż nie mam pojęcia. Tu mogę jeszcze wyżej jechać? Boże, jakie dziwne... Dziwna lokacja. Wow, to nie toperze. Dammit. Okej, to już wiem, co to tam piszczy, tak? Wcale nie robaczki. Co to jest? Zjełczałe jajo. Okej, tu można sobie pobrać. Ciekawe, czy na stałe zjełczałe jajo, czy tylko jedno. Miałem nadzieję, że będzie można go jakoś zabić. A, tego tu zabiłem. Tu jest skarbiec. Zjełczałe jajo, słuchajcie, wiecie, do czego jest potrzebne? Bo ja chyba w końcu wam nie powiedziałem, nie pokazałem. Mianowicie chodzi o to, że jeżeli zginie... A, mówiłem wam, ale... Muszę nie pamiętać. Chodzi o to, że jeżeli mamy duszę w jakimś bardzo niebezpiecznym dla nas miejscu i wiemy, że tam sobie nie poradzimy z dojściem, to mając zjełczałe jajo, możemy pójść tutaj do Dirt Mouth, na to skrajne prawe pomieszczenie, czyli zaraz pod tą świątynią czarnego jaja, którą odkryliśmy. Ja se wskazuję palcem po monitorze, tak jakby wam to cokolwiek mówiło, ale Dirt Mouth idziemy na skrajną prawą stronę, tam potrzebujemy mieć klucz, który otworzy nam to przejście i tam będziemy mogli właśnie... Tam będziemy, słuchajcie, mogli za właśnie jedno zjełczałe jajo odebrać jakby swoją duszę. Czyli nie będziemy musieli po nią fizycznie iść do jakiegoś tam miejsca, tylko tam. Dobra, to nie, akurat chciałem w górę. No właśnie. Dobra, to jest najwyżej. Tu znowu nie... Aha, tu są z dwóch stron przejścia zamknięte. Co za badziew. I tutaj też jest pozamykane? Czyli jedyne, co mogę tutaj już teraz zrobić, na prawo nie mogę przejść. Wszystko jest pozamykane. Chociaż to trochę jest bez sensu. Czy to... Nie, dobra, myślałem. Jak na przykład to pomieszczenie... Aha, otworzyć wiem już jak. Od góry wchodząc. A od góry jak mam wejść? Skoro tu też jest zamknięte. Nie ma tu żadnej dźwigni. Tu jest dźwignia do otwarcia. W ogóle jak się do niej dostać? Chyba mam pomysł, ale to wymaga znowu zejścia na sam dół. Okej, to mi teraz nic nie... świetnie, to się wpakowałem, bo tu przecież na windę wskoczyć teraz nie mogę. Mogę co najwyżej wskoczyć na samą górę. A tak się kończy kombinowanie. I wydaje mi się, że po prostu jak wejdziemy do tej lokacji tu, to będziemy mogli przejść tam na prawo w jakiś sposób za chwilę i wrócić do tamtej. Przynajmniej trzeba pamiętać o tych cierniach. Dobra, tutaj faktycznie nawet ten rogacz, który na nas szarżuje, wystarczy odpowiednio wycyrklować trzy uderzenia. Nie wcale wszystkie trzy naraz, tylko w miarę jedno po drugim.
No a tutaj można tym gnojkom tak dosyć szybko uciec. Ale tutaj widzę, że więcej nic tak naprawdę nie ma. Bo jednak mamy tego całego knockbacka, słuchajcie. Jednak postacie, które atakujemy, są jakby cofnięte po naszym ataku. Chociaż mam wrażenie, że nie wszystkie. Ale jednak, dobra. No i tutaj możemy teraz przejść na dół. Otworzą się nam te wrocisza. Również to. I tu możemy teraz wrócić do góry. Na tą stronę. Tu jest następne przejście. Dobra, na razie sprawdźmy tą lokację na dół. Okej. Tu możemy przejść tak. No i co mi się z tego udało zrobić? No to te wrota przeszły. No nie, akurat w dół chciałbym pojechać. Ale czy tutaj też nie było czegoś jeszcze? Czy mi się wydawało? Nie, nie było nic. Ciekawe. Tak naprawdę to totalnie nic mi nie dało. W sensie wejście do tych pomieszczeń tutaj niczemu nie służy? Czemu miałoby to niby służyć? Chyba ten... Bez sensu to było, dobra. Sprawdźmy teraz tutaj do końca. Aha, tu jest następna winda i znowu gdzieś pójdziemy. I teraz chyba słyszę gąsienicę. No ja mówię robaczek, to jest też debilizmem, bo przecież to wszystko są robaki. Gąsienica. Zielona gąsienica, którą musimy uratować. Nie mam pojęcia, ile już uratowałem, ale naprawdę sporo. Dawno nie byłem u pana starego gąsienicy. O, będzie kornifer, kornifex. Dobra, tutaj nie idziemy, bo już widzę karteczkę. Kartka oznacza mapę. Oh shit! Dobra. Ten wcale nie jest trudny do pokonania. Ale już jak jest kilku, może być gorzej. Dobra, uleczmy się szybko. Okej, nie jest źle. Kornifer powinien tutaj być. Dobra. Dobra, i będziemy już wiedzieć więcej, jeżeli chodzi o to miasto. Na początku, co prawda, będziemy musieli jeszcze znaleźć jakąś... maszyna z symbolem ławki. Myślisz, Geo? Tak. Maszyna z symbolem ławki. Pojawi się ławka tutaj? Okej, pojawiła się po prostu ławeczka, zajebiście. Cóż za miła odmiana po tych zakręconych naturalnych jaskiniach, prawda? Deszcz nadaje temu wszystkiemu poczucie pewnego rodzaju smutku, ale architektura jest po prostu zjawiskowa. Stworzenie mapy tak niezwykłego miejsca jest sporym wyzwaniem, ale tym bardziej zabrałem się za to z wielkim zapałem. Może chciałbyś nabyć kopię? Oczywiście, droższa jest ta mapa niż poprzednie. Spodziewałem się tego po tym, jak właśnie powiedział, że skomplikowana ta mapa. Ale popatrzcie, możemy zrobić tak. I teraz... Jest! Mamy oto mapę naszego miasta. Strasznie tak z lewej strony, to oznacza, że po prostu tu jeszcze sporo będzie do roboty. No dobra, tu widzimy kolejne przejścia, kolejne jakieś tam pomieszczonka, które nam pokazał. Tu jest na grzybowe pustkowie. Do góry możemy wejść, tam jest kolejna ławka i mapa z... i rogacz, ale... ciekawe, że ja tam nie byłem? Może byłem... A, czekajcie, to jest ten korytarz, w którym ja byłem przed chwilą? Nie, teraz te korytarze to są pode mną. No nic, dobra, to pierwsze co, to pójdziemy tam, żeby odblokować sobie stację rogaczy. O, siema! Zod wszechmogące. Hej, uważaj, jak chodzisz po tych... chodzisz ty przemoczony w uczęgu, nie życzę sobie, żebyś mnie opryskał, mocno się staram, żeby pozostać suchy. Jestem Zod wszechmocny, rycerz światowej sławy, jeśli zdecyduję, że pozostanę suchy, to tak właśnie będzie. Czy on, czasem go nie spotkaliśmy już wcześniej, tego Zota, i on tam siedział u gry w Dirtmouth, sobie odpoczywał? Dla diabli niech wezmą to przeklęte miasto. Woda i potwory na każdym kroku spadające z nieba. Nic dziwnego, że to cholerne królestwo legło w gruzach. A masz. Gdzieś ich strażników, którzy nadal patrolują to miasto, nawet po śmierci? Nadmierne oddanie sprawi to żadna cnota. No dobrze. Jak zwykle pan Maruda pomarudził. I tu nie chodzi wcale o mnie. Możemy iść dalej. Dobra, co tam się dzieje? Okej.
tutaj chyba po prostu nie byliśmy. Tak, ja tutaj wszedłem tylko do tego miejsca, ale nie mogłem wejść wyżej, bo właśnie tam był ten, ta brama, którą widzieliście. Ty gnojku, ty jeden. Czy on... Właśnie się sam zabił. Zajebista sprawa. Chodź, chodź, chodź. Czyli co, tutaj trzeba stwierdzić, że po prostu to ci strażnicy tutaj, oni już są martwi, tak? Skoro mówi Zotę, że po śmierci dalej patrolują to miasto. Okej, i tu widzę, jest przejście do jakiejś innej lokacji, jeszcze następnej dużej. Ale najpierw może się uporajmy z tą. Dobra, teraz się podleczymy. No jest to następny jeszcze gdzieś jest. Ja bym chciał najchętniej chyba w pierwszej kolejności dotrzeć do tej stacji u góry. Z ławeczką i z... no... z ławką i z rogaczem. To będzie super. No tutaj nie ma, bo tam nawet jest drogowskaz mówiący, że... trzeba od tej strony jakoś... O, tu jest artefakt. O, ty gnojku. Dobra, tutaj wszyscy wyczyszczeni. A co my tu mamy? Dziennik wędrowca, czyli kolejne po prostu... kolejna rzecz, jak to się nazywa? Relikty przeszłości Hollowness. No właśnie, to są relikty przeszłości i w sumie to tylko z tego, co widzę, to... będziemy mogli to sprzedać za hajsiwo. Co się dzieje tutaj? Tu jest przejście chyba do następnej jakiejś lokacji. Tak, dokładnie. Tak, powrót na Grzybowe Pustkowia może tu jest. Najpierw oczywiście stacja rogaczy. Na zinteresi. Tak, tego już słyszałem wcześniej. A idzie. Dobra. Było blisko, żeby spać na te cholerne kolce. Dobra, a co to jest to? Po prostu będzie można szybciej w takim razie wejść, ale tutaj mi się wydaje, że coś jest... A nie, kolce, dobra. No to dobra, na stację rogaczy. I oczywiście standardowo jest tu ławeczka. Tak, tak, dawaj. Kurde, sporo. Naprawdę tyle kosztowało? Mi się wydawało, że około 140, a może, może jest tak, że wierzycie, zależy od stacji, albo zależy od która stacja z kolei, nie? Okej, no i proszę bardzo, miejskie magazyny. Jesteśmy tutaj. Pogadajmy sobie jeszcze z nim. Pamiętam tą stację bardzo dobrze, była bardzo częstym celem podróży. Dobra, z całego... królestwa były transportowane właśnie tutaj. W drugą stronę było już gorzej. Dobra, sporo się pozbyliśmy tych. Łączenie te z wytrwałości zauroczony. Boże święty, ile tego. Dobra, aha, no i tych zjełczałych jaj możemy mieć trochę. Okej, okay, tak to wygląda na ogólnej mapie miasta West. Dobra. To co, jesteśmy tutaj, pójdziemy w lewo teraz i będziemy prawdopodobnie wyjdziemy z powrotem na Grzybowych Pustkowiach. Ciebie już olejemy, bo mi się nie chce z tobą walczyć. Czy wszyscy się tu zespawnowali? Tak. Widzicie, to jest za darmo hajs tak naprawdę, te trzy ziomki tutaj. Dobra. Fajne jest to, że już z takich przeciwników niektórych takich niby podstawowych wypadają te większe geo. Bo jak widzieliście tam, to tych rodzajów geo jest no kilka. Co to? Maszyna z symbolem windy, czy umieścić geo? Za mało geo. Oh shit. No to słabo. Okej, tutaj będzie winda, która nas wywiezie gdzieś. A, ja chyba wiem, co to za winda. Ona chyba nam pozwoli, słuchajcie. Tak, ona nam pozwoli... z miasta West dostać się tutaj na zapomniane rozdroża, właśnie tą kolumną, która jest tuż pod nami. Okej, okay. Ciekawe, że nie ma do połączenia z pustkowami grzybowymi, bo to jest tutaj tuż obok.
No chyba, że potem się coś tam wydarzy innego. No i właśnie teraz przydałoby się mieć ten cały marker tak naprawdę. Jesteśmy w stanie to w sumie zrobić, jakby nie było. Żeby sobie to pooznaczyć, bo jeżeli... Aha, teraz już nie musimy tam iść. Tylko tutaj mamy takie beczułki. No właśnie. Więc możemy tak zrobić stąd. Użyć rogacza. Podróż jest za darmo. Na stację królowej. Ze stacji królowej jest blisko do banku. Z banku weźmiemy hajs, pojedziemy do Dirtmouth i tam możemy się już panoszyć. No i zasadniczo mam tutaj 1000 geo. Chyba wypłacę całość, bo nie pamiętam, ile klucz kosztuje, ale coś mi się kojarzy, że nie mało. Ale może by się udało też kupić klucz. Więc na razie sobie wypłacę wszystko. Dobrze, dobrze. No i zobaczymy, co za to kupimy. No więc tak, markery z tego, co pamiętam, są po 100, więc całkiem spoko. Ten ostatni tylko jest za 2, ale to nie ma dużego znaczenia. Dzień dobry, panie robaczku. Okej. No ciekawe, dobra. No i na tą przełęcz królewską też de facto możemy już pójść. Ale dobra, najpierw mnie ten jeszcze interesuje. Oje, zwykły klucz. Pasuje do wielu zamków i tak dalej. 950, ale to by było całkiem przydatne tak naprawdę, żeby go wziąć. Jeżeli weźmiemy to, zostanie nam... 950, zostanie nam 131, więc będziemy mogli wziąć jeden marker. I myślę, że tak zrobimy, bo ten klucz się może przydać. 130, aha, tylko znowu tej windy... Demet. Znowu tej windy teraz nie odblokujemy, bo nie mamy geo. Ale dobra, to nieważne. Ta winda nie jest nam jakoś szczególnie potrzebna, tak po prawdzie. Który sobie weźmiemy kolor? Tu jest niebieski, to jest wyjątkowo kojący. Czerwony do oznaczania trudnych przeciwników. Złoty. Aha, bo tu jest skarabeusza, skorupy, żeton błyszczący. Przewodzi na myśl przemierzanie podziemi w poszukiwaniu skarbów, a tutaj kolor trudno dostępny, więc marker kosztuje więcej. Weźmy sobie żółty, on się będzie ładnie odznaczał chyba. Jeden tylko, co prawda. Teraz pytanie, jak go się używa? To jest dobre pytanie. Czy mogę tutaj po prostu wejść i... Czekajcie, pokaż znaczniki, legendę. Markery. A, w ten sposób mogę sobie... A i mam ich 6 tylko, shit. No to tu jest jedno... No to trochę mało. Tak? Jak zrobię tutaj marker w ten sposób, mogę go potem wywalić. No dobra, mamy tylko te złote. Czyli tak naprawdę przydałoby się tak. Tutaj umieścić jeden, że tu musimy iść. To musimy zrobić. Tak. Tu, pamiętam, musimy przyjść tu. Musimy pójść ze świetlikami... w to miejsce, tu jest tramwaj, tu musimy pójść, ale to sobie teraz tam pójdziemy, bo tym kluczem powinniśmy to otworzyć. No i właśnie, pytanie, gdzie jeszcze, ja już nie pamiętam, tak szczerze mówiąc. No tutaj widać, że ewidentnie nie poszliśmy i nie pójdziemy, ale są różne miejsca, w których no coś gdzieś pozostawało, ja już nie pamiętam nawet tego. No ale no trudno, no taka gra. Mogłem wcześniej te markery po prostu kupić troszeczkę. Ale dobra, spróbujmy na razie jeszcze podejść tu, w tą stronę. Zbadaj. Kamienne wrota z prostym zamkiem. Czy użyć zwykłego klucza? Tak, poproszę. Mam nadzieję tylko, że tego klucza nie straciłem, że go mam, czy go nie mam. A, wygląda na to, że ja go właśnie straciłem? Czy on jest jednorazowego użytku? To jest totalnie bez sensu, ale... Posłuchaj, witaj mały intruzie. Leżałem tutaj pogrążony w twardym śnie przez pewien czas. Pewien czas. Ach, tak, tak. A teraz, aż do teraz, gdy przyszedłeś ty i obudziłeś mnie, nic nie szkodzi, jak mnie mam. Być może nawet będę ci w stanie pomóc. Jestem Gigi, spowiednik. A jeśli znalazłeś drogę do mojej komnaty, to znaczy, że musisz potrzebować mojej pomocy, bo widzisz, czasami pozostawiamy za sobą w świecie swoje żale, które są jak czarne plamy. Jeśli nie upuramy się z tymi żalami, nadzieja zaczyna nas opuszczać. Czy masz jakieś własne żale, mały? Pozwól, że zajrzę w głąb ciebie przez moment. Ach, wygląda na to, że nie masz żadnych uporczywych żalów. Cóż za szczęściarz. Nie potrzebujesz usług osoby takiej jak ja. No i tak jak mówiłem, tutaj będzie można mu, temu spowiednikowi za cenę zjełczałego jaja, będzie można odzyskać duszę, no jakby o tym właśnie mówił. Ale chyba wychodzi na to, że straciłem ten klucz, czyli niestety... Kluczyk znika. Markery. I tutaj mogę sobie ten marker usunąć stąd. Okej, okay, no i nam zostają 2. Trochę kijowo.
czyli znaczy z jednej strony kolory są po to, żeby oznaczać jakby różne rzeczy, ale z drugiej strony, no właśnie widzicie, to są ograniczone zasoby. Trochę irytuje mnie, że ten klucz, kurczę, straciłem, bo nie mogę kupić następnego klucza u niego. Czyżby jednak było tak, że klucz mam na stałe? Przekonamy się tak naprawdę przy następnych drzwiach, przy których będzie można użyć klucza. No dobra, windy na razie nie będziemy odblokowywać, ale to nie jest, tak jak mówię, konieczność. No fajnie, że będzie tam jakieś... Inaczej, to jest fajne na zasadzie... No tak, odblokowałem i tyle w sumie. Teraz jak mam te stacje rogaczy, to nie jest jakoś tam szczególnie mi to potrzebne. Tutaj po prawej stronie mieliśmy jeszcze jakąś lokację i widzę, że do tych wejść do niej jest naprawdę multum. A, na tej zasadzie, czyli po prostu jest ukryte i tyle. Gnojki siedzą w cieniu. Dobra, przynajmniej ich załatwiłem. Czy to nie jest lokacja, to są po prostu ciemne korytarze. Co my tutaj mamy? Zwykły klucz znalazłem, proszę, jak miło. No dobra, zawsze coś. Tutaj są też powięzione te świetliki niekiedy, więc myślę, że możemy też tak robić, że skoro... szlak. Skoro mamy świetliki przy sobie, które nam oświetlają drogę, to te, które są jako lampy, możemy po prostu pouwalniać. Tak w zamian. Troszeczkę. Dobra, i tutaj jeszcze było jedno. Jest tylko komar. Oj, znowu to drzewo. O właśnie, mówiliście, żebym oznaczał te drzewa. No ewidentnie potrzebuję więcej tych markerów. To ja sobie oznaczę to drzewo też. Marker poproszę. Tu jest to drzewo i tutaj gdzieś było... Czekajcie, zaraz sobie przypomnę, gdzie było to drzewo. Chyba tu. Wydaje mi się, że w tym miejscu było drzewo. Takie samo. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Potem to zweryfikuję. Dobra, co możemy robić dalej? Tu jest na grzybowe. Czy idziemy znowu w prawo i chyba tym korytarzem, który tam jest w prawą stronę za kolejną ławeczką. Tutaj już nic raczej nie będzie. Dobra. To uciekamy. Tak. Dobra, uciekamy stąd. Nie chcemy się już z nimi walczyć. Dobra, tu jest tylko korytarz. Ławeczkę możemy zawsze zaliczyć. Czemu nie? On tu nadal jest? Ciekawe. Obaj przebyliśmy długą drogę, aby znaleźć to wspaniałe miejsce. Podziwiając tę budowlę, nie mogłem zapomnieć o zebraniu paru błyskotek dla mojej Izeldy. Wiesz, jakbyś coś tam chciał kupić, to ja mam jakieś tam błyskotki. Dobra, dobrze, że tutaj to znaleźliśmy. Ojej. Szkoda, że on nie zostaje ogłuszony poprzez uderzenie w ścianę. To by było spoko. No, come on, idziesz? On działa trochę jak taki byk. Dobra. Tu ogarnięte i tu możemy pójść w prawo. Dobra. Dobra, tutaj nic, ale możemy... Oh shit, a to co? To coś, czego się nie spodziewałem tutaj totalnie. Boss fight, oczywiście, że będzie mnie bił różnymi rzeczami. A, idzie. Aha, ten jeden tam krąży wokół niego na zasadzie ochrony. O, ty gnojku. Okej, dobra, już umarł. Ach, ciernie są świetne. Dobra, i tutaj możemy pójść do góry jeszcze. Sanktuarium dusz. O, to ciekawe miejsce. Możemy od razu z niego wyjść, ale może nie. Może najpierw w nim zostańmy i zobaczmy, o co tu kaman. Tu jakaś winda. Tutaj mamy coś ciekawego. Wow, what the fuck, co to za jakiś blob? Co to w ogóle, co ja zrobiłem? Ktoś wie, w sensie rozwaliłem coś i tyle. Nawet nie wiem, czy to mi dało jakąś energię, czy cokolwiek. Okej, tu oczywiście standardowo zamknięte. Tu znowu winda prowadząca do kąś. O nie, następny ten? Jaja se robicie ze mnie. Ja myślałem, że to jakiś taki mini bossik, a tutaj widzę, że...
Nie wiem, co to w ogóle jest, a daje mi energię. Fak, 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 fak. Dobra. Czary dają dużo. Na nich widzę. Czy to daje energię? A, lipka, no. To mamy kolejnego potężnego przeciwnika, z którym no nie ma jaj. Oraz mamy takiego dziwnego bloba. A, no dawaj, wskakuj. Nie, no znowu. O, szlak do ciebie. A to co? Zapis ABBA. Umysł nadal nas ogranicza. Jak przebić się przez jego ograniczenia, osiągnąć pełne skupienie? Czy to jest w ogóle możliwe? Lubię takie bzdurki po prostu, że... A, fuck. Że myślisz, że to coś istotnego, że coś dobrego cię spotka, coś zyskasz niesamowitego, a to jakaś notatka. O, ty gnoju. Jak się za bardzo do niego zbliżam, to widzicie, jak, co robi. Dobra. O, siedź, siedź, siedź. Dobra, tu coś otworzyliśmy. Teraz windą będziemy mogli tam wjechać. Czyli jakbym wtedy użył windy, to totalnie by mi to nic nie dało, ale teraz nie mam w ogóle życia. I bardzo mnie to martwi. Co prawda niedaleko jest ten checkpoint cały, w sensie ławeczka. No, ale jednak. Okej, tu był jakiś posąg. Nie, no ludzie, dajcie mi spokój, ten też się teleportuje. On ma praktycznie te same moce, co tamten poprzedni. Ja pierniczę, dobra. Mapa zaktualizowana. No to idziemy tam znowu. Wiecie, na szczęście już nie muszę tej lokacji przechodzić jakby po raz wtóry. Tylko dostać się do jednej windy, potem do drugiej i jesteśmy na miejscu. No tutaj co prawda można sobie jeszcze wziąć moc, zebrać, ale no... Kurde, chłopie, najpierw ducha chcę zabić. Weże mi, przestań, zostaw, ludziu. Ja cię tak nie zaatakowałem od razu, no. Nojek. Kurde, miałem nadzieję, że to zniknie. Fuck. No nie. Kolejny gnojek, którego ciężko pokonać. Znaczy, nie jest to poziom modliszek, ale tu jest jeszcze, wiecie, problem, że jak zejdę sobie tędy, to tu jest jeszcze ten blob jeden. Do zlikwidowania. Znaczy, w sensie, niby nie muszę, ale zawsze, wiecie, mocę zyskam. No i tak się tu trzeba z nim trochę popierdzielić. No i praktycznie całą moc zyskuję, więc to nie jest takie złe. Dobra, teraz spróbujemy zaatakować chyba od początku. A nie bardzo się tak skupiać na tym duszku, bo duszko to się... O właśnie, i tak pozabija. I na spokojnie. Ach. Masz to? Oh, shit! Demet, znowu. On się teleportuje i nie zawsze wiem, czy on zrobi szarżę, czy on zrobi czar. Jak się teleportuje do góry, to wiadomo. O, właśnie. Fuck! No nie wierzę. Jeszcze raz. Poczekajcie. Okej, przez chwilę myślałem, że jednak coś się udało zrobić, ale nie, bo walnąłem dwoma czarami i wyszedłem jakoś tak daleko, że się ciemno na ekranie zrobiło, ale... Idzie nieźle, w sensie już sporo oberwał ode mnie. Naprawdę już sporo oberwał. Szlak. Niestety tutaj nie bardzo jest czas, żeby się w ogóle uleczyć, słuchajcie. Nie, nie wierzę. Było tak dobrze. Nie wiem, ile ataków na przykład na takim jednym bosie trzeba przeprowadzić. Nie mam pojęcia, też ich nie liczę, ale wiem, że to przynajmniej kilkanaście jest. Nie wiadomo też za bardzo, ile czary zużywają. No i tak się można bawić i bawić.
Dobra, słuchajcie, moi drodzy, wygląda na to, że kończymy serię w tym miejscu, bo Ania powiedziała, że jest nudna i ona tego nie będzie oglądać i żebym grał w coś ciekawszego. Także, no, w tym momencie kończymy Hollow Knight. Nie, no nie. Tak, dokładnie. Te kilka osób, które ogląda Hollow Knighta. W tym pieseł powiedział, idzianka się goni. Nie wiesz, co dobre. Nie, no tak raz. Bo Ania cały czas mówi, co jest takiego w tej grze, że ty chcesz w nią grać, a nie w coś innego. Wiecie co, no właśnie ona wciąga poprzez to, że tu do końca nie wiesz, co robić. Masz tylko takie bardzo pobieżne wyobrażenie o tym, co powinno się zrobić. A szlak, jak ja tutaj, kurde, nie widzę. Próbuję tą energię stąd zawsze wziąć, ale te gnoje tu przychodzą i tej drugiej się już nie da wziąć. I te gnojki tam przychodzą i się pojawiają, jak próbuję ją zabrać. Dobrze mi tu szło, kurczę, ten pojedynek z tym gnojkiem. A szlak. Dobrze i... Wiecie co? A jakbym się tak nie odzywał przez jakiś czas i spróbował... Tak, no jak se unika mnie. O ty! A taki wyprowadził, to ciekawe. I tak można w kółko, nie? Dlatego najgorsze jest to, że właśnie te boss fighty mi się najlepiej walczy, jak nie nagrywam, jak jestem na pauzie, tylko sobie sam po prostu tam trzaskam po cichutku. Nie muszę się, wiecie, martwić o to, że powinienem coś do was mówić. Tylko tak mogę się skupić w pełni na grze. Ewentualnie można zawsze robić tak, tylko to też jest potem upierdliwe w montażu, że wiecie, że dochodzę do tego miejsca, włączam nagrywanie i po prostu siedzę po cichu i dopiero się odezwę w momencie, kiedy się okaże, że no zastanów się, Anta, co byś chciał powiedzieć dzisiaj. Kiedy się okaże, że już wygrałem, to dopiero zaczynam coś mówić i wtedy tą ostatnią walkę cię wrzuca. To jest trochę upierdliwe potem przy montowaniu. Ale mogę tak zrobić, no czemu nie? Dobra, jeszcze mam taki jeden pomysł. Pójdziemy sprawdzić, co jest z lewej strony, bo może się okazać, że tam jest na przykład to niebieskie takie coś, nie? Znowu kornifera słyszę. Te niebieskie takie duszyczki, może po prostu mi to... wiecie, da coś. Ło, tu są jakieś drzwi. Zdobione drzwi wykute z połyskującego metalu, jest z nich otwór na klucz. Ale rozumiem, że nie taki zwykły klucz. No niestety nie ma tutaj niebieskich. A, czekajcie. Chwila. Tu coś jest, tylko że tu nie mam się jak odbić niestety. W tamto miejsce. Ale co tam jest? A, energia na pewno. Nie wiem, czy coś więcej? Chyba nie. Ach. Nie wydaje mi się, żebyśmy się mogli tam doskoczyć. Ledwo co głową zahaczam. Raczej nie. Chyba, że... Tutaj znowu też nie doskoczę na drugą stronę. Żeby się od niej odbić. Nie ma takiej opcji. No niestety, nie widzę tego zupełnie. Żeby można było cokolwiek tutaj zrobić. Jakieś tutaj coś, to też nic nie daje. No dobra, no przynajmniej tyle wiemy, że tam nic nie ma. I możemy sobie pójść do tego gnojka i próbować go zdzielić. Dobra, już olać tą energię, bo to, mam wrażenie, że to nic nie daje. Włożyłem sobie amulet, który zwiększa tą ilość energii, którą zbieramy. No niestety, jakbym chciał, bo jeszcze mam te ciernie, jakbym chciał było zrobić tak, żeby być jeszcze bardziej trwały, czyli ta nietykalność po zdobyciu ataku nam tam się przedłuża, ale to też takie kandupy rozbić według mnie. Nie sprawdza się to według mnie zupełnie.
Kurde, no. Ile będziesz tego jeszcze? No, zostawże mnie. To jest fajne... To jest fajne, że jak puszczamy ten czar, to on często się wycofuje podczas tego czaru, przez to dwa razy nim obrywa. Ale niefajną rzeczą jest to, że on wyciąga miecz, kiedy atakuje, wyciąga go do góry. Jeżeli przeskakujemy tuż nad nim, to obrywamy tym mieczem. Strasznie irytujące. No i oczywiście, zgadnijcie, co się stało. Nadszedł wieczór w ogóle, bo oczywiście nagrywam znowu ten odcinek nad kilka razy, ale nie dziwcie się przy takich długich walkach, znaczy długich walkach, no po prostu powtarzać sobie je po kilkadziesiąt razy. No oczywiście stwierdziłem, okej, to sobie siądę, troszkę poklepię tego potworka, tu se coś zjem, jakąś kolację, trochę się wyuczę tych ruchów i ten, no i nie zdążyłem zacząć nagrywać i proszę bardzo, pokonany. Możemy przynajmniej o, 200 tych, jak on się w ogóle nazywał? To nie ten, to był ten? Zaklinacz dusz? Nie, wojownik dusz. O właśnie, inteligentny robak dzierżący wyrafinowaną szpadę. Zabij jeszcze jednego, żeby... Aha, tak, dobra. Zdolność uważania zebranych duszy. Aha, no tak, faktycznie, bo on też ma te czary. Okej, okay, tutaj wygląda na fajny to świetlik, ale tam raczej nie pójdziemy. Kocie, spokojnie. No i możemy przejść tutaj. Okej, okay, następne. Korytarze. Świetnie, tak, tylko ciebie jeszcze mi tutaj brakowało. Cholera jedna. Ała. No podleczmy się, fuck. No co za gnojek, no. Ajdzie. Fuck. Żyje? Żyje. No, nie, zabijaj mnie jeszcze, mamo. Tak. Szuka tutaj dobrego miejsca po prostu już do ataku na mnie. O, ten gnojek. No dobra, ale przynajmniej przeszliśmy, wiecie, tego dużego... Oh. Znowu muszę stąd iść, ale przynajmniej przeszliśmy tego... Czy ten kot może zamknąć jadaczkę? Przeszliśmy tego gnojka jednego. I tutaj dalej mam ten... ten amulet, który mi będzie dodawał... Jezus Maria, naprawdę? Zacząłem nagrywać 2 minuty temu i kot już szałuchuje dostaje. Że to jest... nie da rady. Skarbie, Ania... Możesz wyrzucić tego kota przez balkon? To chyba ten najwyższy czas, żeby się jej pozbyć po prostu z domu. No nic, no kontynuujemy. W każdym razie... kurde, kawałek musimy przejść. Niestety... Jezus Maria, tu mi jeszcze coś będzie... zdringolić na nagraniu. Tu akurat mamy... O, dobrze, będzie wsiąść do windy. Dobra... No i z pełnym życiem i full tym, no to możemy spokojnie sobie tego gnojka tu pokonać. Możemy iść do góry, możemy też pójść w dół. Myślę, że w dół pójdziemy dlatego, żeby... Aha, oczywiście, że jest. Hajdzę tu gnoju, no. Teraz się będziesz chował, tak? Tak to mi wiecie, podskakuje. O, ten chujek podskakuje. Nie, tylko nie ten. Dobra. Bloba jeszcze musimy tylko... Dobra, rozwalony. Rozwalmy to. A czemu mi... A, bo ja sobie rój wyłączyłem. Ta. No oczywiście. Oczywiście, że tak. Wyłączyłem rój, bo... Ważniejsze było to zbieranie większej ilości duszyczek. Dobra, to chyba pójdziemy po rój. Chociaż... Aha, dobra. Teraz i tak jak tam wrócę, to i tak mnie czeka niestety... To samo. Tak, zapomniałem, że on się tutaj jeszcze zespełnuje. A w sumie ta energia mi na gówno była potrzebna, skoro ja miałem pełną. Tu nie przejdę, bo sobie windę zarąbałem. Okej, zrobimy tak. Ja trochę przyciszę to, bo mi wali po uszach.
Nie, nic, weźmiemy, zmienimy sobie ten. Włączymy sobie rój, a wywalimy to, co nam duszę pobiera w zwiększonej ilości. W dobrą stronę ja idę. Dobrze, idę, dobrze. Okej, okay, tego czego tu nie ma. No tak, bo część tych potworków się spawnuje po przejściu lokacji, a część się spawnuje po ławeczce, a część się spawnuje po śmierci. No więc pewnie tu i tak, ale no trudno, co zrobisz. Czyli tak, łowcę już wywalimy, ale za to sobie damy rój. No niestety, tutaj nie mamy, no brakuje nam i po prostu jednego gniazda więcej, niestety. A chodźże tu! Już mi się nie chce z nim walczyć. Dobra, to idziemy tam na górę. A nie, no przecież tędy teraz możemy wejść, bo sobie tutaj otworzyłem. Jezus Maria, czemu zawsze mi będzie pstryngać, jak nie potrzeba? Jak kuźwa nic nie robię, to nikt do mnie nie pisze, nikt się nie odezwie, ale jak już coś zaczynam robić, to dzwonią, piszą, bloby wyskakują, kolejne. Niech tu jest. W ogóle one się tak spełnują z dużym opóźnieniem, nie? W sensie już przeszedłem przez to miejsce, a on dopiero po chwili się pojawił. Fuck, oczywiście, że ten tu musiał być. Ajdzie. Może cierniami go załatwi. Nie, 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 to jest zły pomysł. Leczmy się. Tyle tylko? Kurde. To niedobrze. A jakby go tak się pozbyć, po prostu wymijając gnojka zupełnie, to też jest jakaś opcja. Nie, bo są dwa, oczywiście. Jakże mogłoby być inaczej? No i oczywiście zaraz tu zginiemy z powrotem. No tak jak myślałem. Okej, okay, ten jeden latający pierdol jest pokonany, dusza odebrana. Teraz będzie ten drugi. Mam full życie, ale nie mam energii. Szlak. Jakoś delikutaśnie to robić, a on się... O właśnie, tutaj znowu będziemy go bugować na tych korytarzach. On się jakoś tak nie do końca wie... Tam się schował gnojek. Jezus Maria, jaki on jest... Wiecie, żeby ta teleportacja jeszcze była w jakiś sposób ograniczona. Tak widzę, że tak teleportuje kiedy chce i jak chce. O ty gnoju. Jeżeli mogę jakąś radę mieć na tą poprzednią walkę z tamtym dużym, to... Bardzo dużym błędem jest to, że jeżeli on sobie, no nieważne, gdzieś tam stoi w jakim, znaczy jeżeli robi te ataki z góry, to jest najprościej, wtedy dwa można uderzenia spokojnie zrobić i uciec. Ale jeżeli on zrobi jakąś gdzieś tam szarżę, jest po którejś stronie i zrobimy na przykład tak, że zaatakujemy go, a następnie odskoczymy, kiedy ten jego atak już był chwilę temu, czyli na przykład doskakujemy do niego, ciachamy go i odskakujemy. Nie róbcie tak. Dlatego, że w momencie, kiedy wy będziecie chcieli odskoczyć po ataku, coś się zdaszować w drugą stronę, on zdąży się steleportować za was i nie będziecie stamtąd w stanie już uciec. Także to jest taka mała porada ode mnie. Aż kurde, no po prostu znowu zostałem z jednym życiem. Czy on, kurwa, może umrzeć? Byłoby całkiem miło. Nie da się niestety w dół atakować. W górę mogę, ale... Ale niestety on się tak nie ustawia, bo kurde, lata gnojek. Noż! Ile jeszcze będę go atakował? Patrzcie, jak za każdym razem, jak ja sobie już odnajdę jakieś dobre miejsce do ataku go, jego, do zaatakowania go, to on w tym momencie się teleportuje. O, oczywiście, zginąłem. On też, ale ja też. Fajosko. Oj, moi drodzy, powiem wam tak, no zajebiście, mamy 17 geo. Właśnie zabiłem swoją duszę. Zginąłem dwa razy w tym samym miejscu, zanim udało mi się z duszę znaleźć, bo jakoś tak debilnie ona była umiejscowiona, w sensie... W tych, no właśnie, to są te dwa gnojki. W tych miejscach tu są poustawiane dusze. Są na każdym poziomie jest jedno miejsce, gdzie ta dusza powinna się znaleźć. Ja wszedłem od góry, ona była na dole i zanim mi się udało tam dojść do niej, to zginąłem. A
ale przynajmniej sobie tu otworzyłem przejście, więc kosztowało mnie to przejście do tej windy tylko jakieś 500 geo. Zajebiście. Kurwa, następny. No po prostu, ej, no nie wierzę w to. Ile ich tu jest? Ile tego badziewia tutaj jest? Coraz bardziej mam wrażenie, że ja tutaj nie powinienem w ogóle być, że jestem za wcześnie w tym miejscu. Bo widzicie, co tu się dzieje. Jak mam niby przeciw czemuś takiemu się, wiecie, przeciw czemuś takiemu się bronić w ogóle? Ja nie wiem, czy ja nie za wcześnie po prostu przyszedłem tutaj do tej lokacji, przynajmniej do tej części lokacji. To jest jakaś porażka. Widzicie, że ten fioletowy jest trochę inny niż to, co... niż reszta tych pomieszczeń. Okej, tutaj oczywiście zamknięte. Nie, no nie mam siły do nich, naprawdę nie mam siły, nie mam ochoty ani zamiaru z nimi walczyć. To wygląda, jakby się dało ten sufit przerąbać tym daszem takim w dół, ale uwierzcie, że on tak wcale do tego nie służy, co jest totalnie bez sensu w sumie, jakby nie było. Zajebiście, zaraz tutaj też zginę, ale nie będzie mi żal, bo tu w sumie nic nie stracę już. Co najwyżej mogę sobie po prostu troszeczkę eksplorować, ale to jest zdecydowanie nie miejsce dla mnie na ten moment, więc nie będziemy tam dalej szli. Szkoda, bo tak naprawdę tylko straciliśmy sporo hajsu i bardzo dużo czasu. Ale poddaję się, po prostu nie pójdę tam już dalej. Walić to, możemy próbować... Co jest jeszcze ten latałup? Nie chcę się już z nim walczyłem was 50 razy. Naprawdę mi się nie chce. Tutaj poniżej widzę, że mamy jakieś przejście w prawo. Jakoś na dole tej lokacji, niżej. Gdzieś na tym poziomie. W teorii. Chyba po prostu... tu. Nie tu. Tylko tu. O, właśnie. Co to jest? Nie dowiemy się. Dobra, tamtą tuż... Aha, tutaj i tak nie pójdziemy dalej. A to się rozwiązało, słuchajcie. Duszy mi nie potrzeba zupełnie, żeby do mnie wróciła. Jedyne, co teraz mi przychodzi do głowy... Aha, tutaj po prawej stronie też można... Tu można iść w prawo, można iść w dół i można iść w lewo. Ja tutaj naprawdę sporo namieszałem. No i tak zapomniałem, że tak działają tu windy. W dziwny sposób w tym mieście. Że jak spadniesz szybem windowym w dół... i nie zginiesz od upadku, to na pewno zabiją cię kolce. Czy jeszcze w dół pojedziemy? Pojedziemy. Okej, okay, no i tutaj musimy z powrotem tam. Cóż, ja sobie mogę tutaj w sumie, jakby nie było, oznaczyć markerem. Mam jeden akurat, że tutaj po prostu to jest zagadka dla nas. O co tam chodzi i po co tam szliśmy. Dobra, tutaj już zdążyłem zapomnieć, tak szczerze mówiąc, co gdzie tu się znajduje. O! A tutaj to nie byłem. Dzień dobry. Hej, hej, przybyłeś tu w poszukiwaniu rzadkich przedmiotów, prawda? Łapy precz, ta kolekcja jest moja, nie zamierzam jej wyprzedawać podejrzanym wędrowcom. Poszukiwacz reliktów Lem. Jak Stanisław Lem. Z drugiej strony domyślam się, że w czasie swoich podróży natknąłeś się na wiele interesujących przedmiotów. Może zechciałby się nimi ze mną podzielić. Jestem w stanie zaoferować za nie uczciwą cenę. Wow. Ale to za jeden? Sprzedać przedmiot, tak. Holy moly. Dzienniki wędrowca, powiadasz. Mimo, że są to częste znaleziska w królestwie, to bardzo je lubię. Lubię ją rozszyfrowywać. Czytane razem tworzą makabryczne opowieści, zupełnie jakby los nie był łaskawy dla większości podróżujących po Hollow Nest. Wow, 200 za jeden. Szkoda, że to musimy osobno wszystko sprzedawać. Kolejny dziennik wędrowca. Nie mogę dać ci za niezbyt wiele, ale ponieważ w tych jaskiniach jest ich mnóstwo, przeto wątpię, żebyś znalazł kogoś, kto zechciałby zapłacić za nie geo. I pieczęć Hollow Nest. 450 geo. Wow, to się odkupimy teraz dzięki temu. Pieczęć Hollow Nest, co? Bardzo interesujące. Czy znasz 5 wielkich rycerzy królestwa? Byli szanowanymi postaciami w Hollow Nest, często opisywanymi w kronikach królestwa, ale tylko jako grupa. Zarówno ich imiona, jak i uczynki zostały wymazane z historii. Tak wiele lat minęło od czasów ich świetności. Odkrycie ich tożsamości byłoby wielkim osiągnięciem.
Kolejna pieczęć Hollow Nest? Daj mi ją. Lubię je zbierać, ale niewiele informacji da się z nich wyczytać. Mimo wszystko bardzo ładne z nich błyskotki. Nie ma nic złego w docenieniu czegoś o tak nieskalanej estetyce. I ostatnia. Pieczęć poproszę. Czy masz dla mnie coś jeszcze? Jeśli nie, to zabieraj swoje przemoczone trucho z mojego domu. Wygląda na to, że nie masz przy sobie żadnych reliktów. Jeśli zobaczysz, znajdziesz jakieś w dobrym stanie, przynieś je do mnie, a ja w zamian dam ci za nie uczciwą ilość geo. Ej, tu naprawdę jest masakrycznie dużo. Wow, nie spodziewałbym się. Potrzebuję tak naprawdę w tym momencie dostać się do rogaczy. Bo nie mogę sobie pozwolić, żeby taką dużą sumę pieniędzy stracić, więc muszę się dostać do rogaczy, a następnie na tą bomblastą pustynię, czy jak to tam było, i nie mamy mapy tego miejsca. No na lewo od przystani królowej, tak żebyśmy mogli te pieniądze schować w banku. Długa przeprawa, ale się udało dojść do banku. Chociaż momentami było tak, że się zastanawiałem, czy mi się tam dojść uda, ale jest. Jestem. Jest coś dziwnego. Patrzcie, przed moją postacią, nie? Jest jakiś taki fragment, który nie powinien tam być. Dobra, słuchajcie. Nasz graficzny taki element został. Pomyślałem tak, pójdziemy tu w dół teraz. Dziwne jest to, że ta komora na prawo od nas jest tak, jakby nie ma sklepienia, czyli tak jakby nie jest zakończona, nie jestem pewien. Natomiast myślę, że pójdziemy na lewo, bo tam też drogowskazy wskazują. To było miejsce, do którego mieliśmy w sumie iść na początku, ale stwierdziłem, nie, najpierw tą dużą komorę przeszukam, a potem pójdę w prawo, a potem widzicie, co się stało, więc myślę, że tu możemy w końcu pójść w lewo. Tu już więcej nic nie będzie, ale zawsze mogę sobie poubijać potworki. No właśnie, tu jest drogowskaz. Co on oznacza? Nie mam pojęcia. Bo te drogowskazy to mi totalnie nic nie mówią, te piktogramy tam. Okej. Następny martwy. No, żegnaj. No właśnie, problem tylko jest taki, że geo się z tego nie dostaje. No właśnie, to dochodzę do naprawdę krawędzi tej lokacji, bo tutaj za chwilę nic nie będzie. Smutny robaczek, znaczy smutny jak smutny, on po prostu nie żyje. To jest martwy robaczek. Chociaż nie wiem, jak tutaj stwierdzić czasem, który jest żywy, który martwy. Te martwe mają, widzę... Oh shit, co to za jakaś broń tutaj jest? Te martwe mają takie oczy wskrzeszone, pomarańczowe. Okej, okay. Podleczmy się. Cholera wie, co tu będzie po lewej stronie. Okej, okay, tak jak grzybowa część. Czy to jest jakiś kowal? Domek znalazłem, ale jazda. No dobra, dzień dobry, halo, halo. Jaki żuczek gnojaczek. Przyniosłeś mi kolejne ostrze do nastrzenia. Zostaw je na ziemi i wróć za jakiś czas, o ile wcześniej nie zginiesz. Och, wziąłem cię za kogoś innego. Szukasz kowala? Cóż, znalazłeś go. Nie jestem zbyt rozmowny, ale jeśli chodzi o naprawę ostrza, to trafiłeś na odpowiedniego robaka. Twoje ostrze jest w opłakanym stanie. Zdecydowanie nie jest ono jednym z moich dzieł. Mimo wszystko przy odrobinie pracy, umiejętności, wszystko można odnowić. Nawet tak zniszczone ostrze. Jeśli zechcesz, mogę przekuć twoje ostrze. Dzięki temu będzie ono o wiele bardziej zabójcze. Czy zapłacić geo? No to jakbym miał, to bym zapłacił. Skąd miałbym wiedzieć, że tu znajdę robaka? Kowala. Ach, nie masz geo. Wróć do mnie, gdy będziesz je miał. Dobrze, za 250 będziemy mogli ulepszyć tą broń. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś czasowy buff, tylko że to będzie faktycznie coś w rodzaju... A, szlak. A, tu można zejść na dół? Serio? Mogę tu chodzić na dole. Wow, to one zginęły. Jak tu wpadły? Ja tu mogę chodzić? No nic, no dobra. W każdym razie wiemy, znamy miejsce pobytu kowala. A wiesz co, ja cię mogę po prostu wyrzucić tam. Ja jeszcze wpis dostałem. Podleczmy się. Dobra, no ciekawie, ciekawie. Czyli co? Co by się przydało dalej zrobić? Tutaj, tam gdzie jest ten sklepikarz taki, tam jest przejście w dół, gdzie możemy użyć klucza. Zawsze też mamy możliwość, słuchajcie, cofnięcia się do poprzednich lokacji, w których nie byliśmy.
Albo znowu pójść do banku powykupować trochę rzeczy. No dobra, a czekajcie, a spróbujmy tak zrobić. Wezwijmy sobie windę. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie odblokować sufit tej komory na mapie. No. Nie. Poproszę w dół, dziękuję. No bo tutaj to tak wygląda jakby... A cholera, tych latających strasznie nie lubię. Bo na tamtych już takich wojaków naziemnych znalazłem sposób. Nie są oni trudni do zrobienia, natomiast no, ci są lekko irytujący. What? Szarżował tak na mnie. What the fuck? Szarżuje na mnie poza w ogóle tym. Będąc poza... No... Poza platformą. Kurde, tam będzie ich więcej, ja muszę się cofnąć i podleczyć w takim układzie. No tu za chwilę gówno zrobię. A oczywiście... Wszystko byłoby spoko, ale zabiła mnie winda. Gdzie jestem w ogóle? Ło kurde, korbala. No dobra, to nie wiem, czy w takim razie, jak tutaj jestem, to nie przydałoby się jednak zebrać trochę tych pieniędzy już, kurczę, nie pamiętam. 250 do kowala. Tutaj chyba koło 150, żeby blokować tą windę do zapomnianych rozdroży. Czy coś gdzieś jeszcze było do zapłacenia? Coś mi się wydaje, że tak, ale nie mam pojęcia gdzie. Tutaj na środku, to znaczy na środku, po prawej stronie, ta najbardziej wysunięta na dole, po prawej stronie lokacja, mam wrażenie, że tam coś było do zapłacenia też, żeby coś zrobić. Tylko ile? No właśnie, koło stówy? Więcej? Nie mam pojęcia. No dobra, wziąłem sobie 500 Gio. Spróbujmy tutaj to opłacić. 150 tutaj, żeby użyć, żeby uruchomić windę, która nas zabierze do zapomnianych rozdroży. Ale wiemy, gdzie tak naprawdę. Znaczy, no, możemy sobie to kliknąć, w sumie przenieść się. Czemu nie? Będzie jakiś szybki loading. I proszę bardzo, są zapomniane rozdroża. Notabene nie mogliśmy nigdy pójść tutaj w lewo. Aha, czyli nowa lokacja się odblokuje ze starymi przeciwnikami. Chociaż no, przeciwnicy tacy sami na rozdrożach, jak i tam w mieście Wes. Zrobimy tak. O, oh shit, kolce. Ale to tutaj w sumie tak wystarczy się... Nie trzeba się nawet odbijać od nich, tylko przeskoczyć w dół. Dobra, spróbujmy jeszcze tego tutaj załatwić, koleżkę. Tu nie ma nic. Dobra, myślicie, że to jest dobry pomysł, żeby skoczyć tam w dół? Co nam to da? Nie mam pojęcia. Oh shit, dobra, ich tu trochę jest. Ale całkiem łatwo, bo ich... O, świetnie, jak ja lubię takie powroty. Że sobie po prostu możesz potem przejść. To jest super sprawa. A tutaj jeszcze można troszeczkę tych koleżków pomęczyć. Z tego co widzę. Coś tam się... Jakiś artefakt chyba. Uuu, ho, 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 proszę bardzo, czy to jest fragment maski? Nie, to jest fragment naczynia. Chyba będą tylko trzy, z tego co widzę, do zebrania. Tak by to sugerowało, zobaczmy tutaj. Zobaczcie, fragment maski, tak jakby mamy połowę, to były dwa kawałki, a tutaj już mamy jedną trzecią, więc no. Dobrze, dobrze, fajnie. Coś tu gdzieś łazi, tylko nie wiem gdzie. Co nie? Tutaj na mnie chodzi jakiś robak, tylko jak tam skoczyć? Uuu, tajne przejście! Poza widokiem. Jeszcze coś. O, geoda, super sprawa, dobra. Więcej hajsiwa. Już mamy 400. No, pięknie. Opłacało się tu wejść. Dobrze, odnówmy życie. No to tak, mamy windę. A, tam jest ten długi korytarz. Musielibyśmy tym długim korytarzem przejść. Tam jest też znowu ławeczka, przy której nigdy nie byliśmy i taki domek, do którego da się zaskoczyć. Dobra, ale na razie myślę, że wracamy do miasta Wes i przynajmniej dotrzyjmy do kowala. O, po ciężkich trudach i straceniu około 100 geło
Udało mi się dotrzeć do kowala. Aha. Tak, tak, tak. Bardziej zabójcze ostrze poproszę. Minus 250, dobra. Jak sobie życzysz? Zabieram się do pracy. Oczywiście nie sprawdziłem w ogóle, jak wcześniej to wyglądało. Proszę bardzo, przekuwanie zakończone. Zaostrzym dodatkowo krawędzie twojego ostrza. Będzie teraz mocniejsze niż dotychczas. Idź teraz i przetestuj jego siły na swoich wrogach. Okej, okay, hartowane ostrze. Okej, okay, a możemy jeszcze ten? Nadal tu jesteś, czy potrzebujesz czegoś jeszcze? Jeśli przyniesiesz mi kawałek bladego kruszcu, będę mógł wkuć go w twoje ostrze i sprawić, że będzie ono jeszcze mocniejsze. No okej, okay. Ale wychodzi na to, że i tak ten jeden, ta jedna szlak, no na razie nie przetestuję, bo oczywiście ciernie załatwiły swoje. Na tym dużym będzie można przetestować swoje ostrze. Zobaczymy. No, i umarł. No, nie no, całkiem dobre ostrze. Ale komara załatwiam na jedno cięcie, więc to jest już sporo, bo wcześniej trzeba było dwóch. Cięć. Ciekaw jestem, czy tam coś dalej jest. Nie, raczej nie. Przynajmniej z mapy wynika, że niekoniecznie. Coś tam było. Dobra. No nie, zjedziemy na skrajną prawą stronę. Już tam ki z tymi. No fajnie, fajnie, fajnie. Mniej tych ataków będę musiał wykonywać na przeciwnikach. Szkoda, że dużo wcześniej tego nie zrobiłem, to pewnie bym się im mniej pierniczył z tymi przeciwnikami, co ostatnio. Kurde, panie. Aha, tutaj też mogę sobie wskoczyć na dół. Fajnie. No przynajmniej się odrzucimy. Odrzucimy sobie życie. Okej, okay, niestety one to wszystkie toną, może dlatego, że są martwe. A jako żywa osoba nie muszę umierać tego od razu. Tylko po prostu zasięg tego ostrza, tego gnoika mnie tak irytuje, ale szybciej jakoś zdechł. Dobra. Czyli w jakiś tam sposób na pewno mniej będę musiał teraz uderzać swoich przeciwników. Aha, tutaj możemy mechanizm do zwykłego klucza. Możemy go odpalić i najwyraźniej, no właśnie, otworzy nam się tutaj zapadnia i kolejna lokacja w dół. Ale ja bym chciał najpierw sprawdzić jeszcze lokację po prawej stronie, zanim pójdziemy w dół. No tutaj coś ewidentnie było, tak? To jest, aha, ten. Ku pamięci pustego rycerza. Mhm. A czy tutaj coś gdzieś nie było? Nie, tu są drzwi zamknięte. A. No to słabo z moją pamięcią. Myślałem, że coś tutaj faktycznie rzeczywiście dało się znaleźć jeszcze. Najwyraźniej nic. To nie głupie było otworzenie sobie tu przejścia. Okej, gdzie jestem? Królewskie arterie. Nowa lokacja. Mapy nie mamy. Wygląda jakbyśmy byli pod wodą. O Jezu, co to za śmieszne rzeczy tutaj latają. O, shit, rozdymka. Dobra, przynajmniej nie wybuchło. A mogło. Jesus Christ. O, szlak. Znowu te nietoperze robale. Fuck you, robaku. Nic no. Chyba myślę, że to jest dobry czas, żeby kończyć odcinek. A mnie tam gdzieś... Ło, jakie kurde tutaj jakieś czerwie. Czekajcie, zmieniło się? Zmieniło się to po uderzeniu. A raz skacze, raz pełznie, tak? No tu jakiś bohomas. O, tam proszę iść. A, szlak. No, ale tak jak myślałem. To mnie wyrzuciło. Kurczę, gdzieś było coś, co mi pozwalało na zakup czegoś, ale nie pamiętam zupełnie, gdzie to było. No to tak, w górę nie pójdziemy. No możemy te arterie na dole zwiedzać.
Tu jest jeszcze po prawej stronie, są dwie bramy, jedna na samym dole i jedna tak troszeczkę wyżej. Są takie dwie ścieżki w prawo, no tam też pójść nie możemy, bo tam są pozamykane bramy. No to jedyne co nam zostało to tak naprawdę albo się wrócić do poprzedniej lokacji, albo pójść na te królewskie arterie. No na te arterie by fajnie było, bo do sanktuarium nie pójdziemy, tam jest masakra. Znaczy chciałbym po prostu mieć więcej życia, jak już tam chcemy iść. A na razie z tym życiem słabo. Pilflip. Dziwne stworzenie, które dostosowuje się do zmieniających się warunków poprzez przewrót do góry nogami i użycie kończyn znajdujących się na jego grzbiecie. O Jezu, faktycznie, zobaczcie, że on teraz inaczej wygląda. Jeżeli go obrócimy sobie głowę do góry nogami, to faktycznie jest zupełnie inny. A to jest... Hrump. Mały i łagodny, lecz w obliczu zagrożenia nadyma się do ogromnych rozmiarów. Hrump. Dobra, słuchajcie, tyle w tym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.